Dzień dobry, witam Państwa. Jeszcze nie zaczęliśmy spotkania, już tyle atrakcji Państwo dostaliście. I teatr, i trochę filmu, i rodzaj małego przedstawienia. Autor, gość, prowadzący. Znacie nas Państwo z zapowiedzi, to po prostu zaczynamy. Zdziwiony jestem Państwa obecnością pozytywnie, dlatego że występujemy w spektaklu pod tytułem Zdążyć przed lockdownem. Uważam, że każdego z Państwa należy policzyć razy 10, że Państwo znaleźliście odwagę i przyszliście, więc też prawa należą się dla Państwa. Ale zanim zaczniemy spotkanie, to chciałbym się dowiedzieć, kto z Państwa zna autora osobiście, ręka do góry. Dobrze. A kto z Państwa przeczytał książkę Ręka do góry? Wspaniale, to będziemy tak opowiadali, żeby ci z Państwa, którzy nie przeczytali, tym bardziej ją przeczytali. Zwłaszcza, że to jest książka niezwykła. I jak sobie szukałem jakiegoś słowa, którym bym ją określił jednego, to jest to najbardziej uczciwa książka, jaką przeczytałem. Spośród wielu już chyba można powiedzieć, albo przynajmniej kilkunastu poświęconych tak zwanej formacji. Czy Państwo, którzy może nie są tak blisko związani z autorem, deszyfrują jakąś formację? Dobrze, to do tego mam nadzieję nie wrócimy. Do tego mam nadzieję nie wrócimy. To też mi się podoba w tej książce, że formacja jest formacją, a nikt nie podpiera się, autor nie podpiera się marką, o której jej założyciel mówił, że jest rozpoznawalna tak samo jak Jan Paweł II, prawda? Coś takiego mówił. Dobrze. Robert, czy ty czujesz się pisarzem? Dzień dobry bardzo. Cieszę się, że mimo takich okoliczności tyle osób chciało tutaj przyjść. Wymyśliłem sobie, że będę próbował czuć się pisarzem po wydaniu trzeciej książki. Także jestem w jednej trzeciej tej drogi. Nie wiem, czy to się spełni, ale nie, jeszcze się nie czuję pisarzem. Zresztą chyba tak bardzo odstaję od świata, nazwijmy go literackiego czy wydawniczego. Przy okazji pisania tej książki i prac nad nią oraz drukiem, to ludzie, którzy są związani z tym światem, mieli okazję przekonać się, jak bardzo potrafię utrudnić życie, jak bardzo się ciężko chyba ze mną pracuje. Także nie wiem, czy się uda napisać te trzy kolejne, ale dopiero po trzech byśmy wrócili do tego wątku, pisarz czy nie pisarz. Potwierdzam, że ciężko się z tobą pracuje. Fabuła książki oraz postacie w niej przedstawione stanowią wyraz artystycznej wizji autora. Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń opisanych w książce jest przypadkowe. To dostaniecie Państwo na końcu, jak już przejdziecie ponad 1086 stron. To jest wyzwanie w dzisiejszych czasach, żeby dać czytelnikowi 1 i 2 kg literatury, bo to chyba tak mniej więcej wychodzi. Stron było dużo więcej. Natomiast pani Aleksandra Musiał, która jest redaktorką tego odludka, no nie miała litości. Doszliśmy do takiego momentu, kiedy ja chciałem, żeby było jeszcze więcej, czyli wchodziliśmy w taki etap, że już nikt nie kupi, nikt nie przeczyta tej książki, bo będzie tego tak dużo. Natomiast z informacji od osób, które czytały, to wiem, że się go czyta szybko. I znam przynajmniej jedną osobę tutaj na sali, która przeczytała go w 4 dni. Także to tylko tak pozornie wygląda. Poza tym postaraliśmy się, aby wersja miękka miała tak cienkie kartki, żeby wyglądało, że nie jest taki gruby, jaki jest. Żakowski zawsze powtarzał, że przyjemność z pisania mają tylko grafomani, ale na szczęście wiem, że ty cierpiałeś przy pisaniu tej książki. I tam w takich sytuacjach, w których mogłem mówić o takich swoich potrzebach twórczych, to często wspominałem, że mnie bardziej ciągnęło do filmu. O pisaniu nigdy nie było mowy. Jeżeli już, to może w klimacie właśnie jakiś scenariusz do filmu. Natomiast doszło do takiej sytuacji, kiedy ktoś, grupa osób zwróciła uwagę, że może całkiem nieźle te opowieści niektóre moje się toczą.
i może by to spisać. Film jest trudniejszą formą, a przy pisaniu zauważyłem, że można popuścić wodze fantazji i dużo mniej ograniczeń. Także no, chętnie wskoczyłem, może późno, ale chętnie wskoczyłem, zwłaszcza po kilku pierwszych rozdziałach, które były takie toporne, w ten świat, który no, nadal mnie fascynuje. Ja trochę tu jestem w podwójnej roli, dlatego że ta książka się trochę rodziła na moich oczach, a w zasadzie na moich uszach się rodziła. Dlatego że jak ją czytałem, to sobie przypominałem miejsca nawet, w których opowiadałeś mi jakieś konkretne historie. Zwłaszcza jedno miejsce pamiętam szczególnie, drogę do Doliny Pięciu Stawów. To zresztą jest mocna historia, taka, która jakoś mnie nawet przeorała. Ale nie jest zresztą ulubiona z tej książki, mam kilka innych. I ja tak Państwa podprowadzam na tyle, żeby autor się nie obraził, a żeby też Państwu dać trochę więcej frajdy. Mianowicie to ten koniec, o którym przeczytałem, że te postacie są fikcyjne, a jednocześnie nie są fikcyjne. Michał, czy na przykład Ty się odnalazłeś w książce? Dobry wieczór. Na pewno jest postać, która jest inspirowana moją osobą. Nawet dość prosto można kojarząc moje imię i jak ta postać się nazywa, można się domyślić. Natomiast nie jest to jeden do jednego. No bo jednak jest to powieść, jest to fikcja inspirowana prawdą, ale tej prawdy jest tam dużo. Ja też, proszę Państwa, jestem w książce. Jedno zdanie jest o mnie. Julek, który daje autorowi książkę z autografem Biwora, to jestem ja, to ten Julek. Ale myślę, że na sali jest więcej osób, które w jakiś tam sposób mogłyby się w tej książce odnaleźć. A teraz powiem Państwu, dlaczego uważam, że ta książka jest uczciwa. To znaczy, wszyscy autorzy, którzy wchodzą w bardzo, jakby dotykamy teraz tego wątku wojskowego, albo powiedzmy formacyjnego, oni sobie bardzo ostro popuszczają wodze fantazji, albo coś sobie dobudowywują, coś przemilczają. To jest najbardziej uczciwa książka, jaką przeczytałem na ten temat. I też jedna z najbardziej uczciwych, jeżeli chodzi o kogoś, kto nosił mundur, bo przyjmijmy takie, na to się zgodźmy, że jakoś ten autor i odludek są ze sobą połączeni, nawet jeżeli cały czas jesteś w obrębie literatury, to ta literatura nie spadła z nieba. Ona jest gdzieś tam z potem, że tak powiem, jednostki wyciągnięta. I chociażby przez to mam wielki szacunek dla autora, że tak się obnażył. To zresztą mam nadzieję, że może jeszcze do tego dojdziemy, ale Robert, czy ty miałeś jakąś taką autocenzurę sobie nakładałeś? Czy była jakaś granica, kiedy sobie mówiłeś, dalej nie pójdę, czy nie? Jeżeli chodzi o takie nawiązanie do własnego życia, to ono rozpoczęło się na początku pisania przy pierwszych dwóch rozdziałach, które nie ukazały się w tej książce, których nie ma, ponieważ uznałem, że opowiadanie o sobie w takiej formie, w taki sposób nie jest wiele warte. Może nie zasłużyłem na to, żeby pisać książkę o kimś takim jak ja. To jest chyba dobry moment, żeby o odludku powiedzieć jako... Dzisiaj rano wymyśliłem sobie takie porównanie. Zastanawiałem się, czy to będzie jabłko, czy pomidor. I wyszło mi, że odludek bardziej pasuje do takiego porównania z pomidorem. I wyobraźmy sobie, że oferuję Wam pomidora, który jest soczysty, czerwony, piękny. Bierzecie go do domu, tak jak osoby, które mają odludka w domu, i z tym pomidorem możecie zrobić najróżniejsze rzeczy. Można go sparzyć w wodzie gorącej, zdjąć z niego skórkę i zjeść miąższ. Można sparzyć, zdjąć skórkę, miąższ wyrzucić i zjeść skórkę tylko.
Można tego pomidora smakować w takiej całości. Ktoś bardziej zaangażowany w smakowanie pomidorów może wyczuje tam słońce, zapachy Hiszpanii czy innych krajów, w których takie pomidory rosną. Może poczuje trud tych ludzi, którzy to zbierali, a może sobie wyobrazić dużo innych fajnych rzeczy. Może się też zdarzyć, że ktoś tego pomidora weźmie, pokroi i będzie go analizował. To jest pestka, to jest miąższ, to jest podskórek, naskórek, cokolwiek tam się w pomidorze zdarza. Ja przy takich, powiem szczerze, cały czas ta książka pracuje. Mimo, że pisanie skończyło się już dawno, poprawki nie tak dawno, to jest dziwna książka, która mnie bardzo zaskoczyła. A dlaczego? Ponieważ zdarza mi się, że o pierwszej w nocy dostaję wiadomość od kogoś, kto akurat o pierwszej w nocy skończył czytać od Ludka i czuje potrzebę, żeby wyrazić swoje emocje. Najróżniejsze sygnały do mnie docierają. Ludzie tam widzą swoje wspomnienia, swoje dzieciństwo, swoich przodków. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o grupę osób, myślę, że kilkuset już, które przeczytały od Ludka, to osoby, które zwracają uwagę na wątek wojskowy, militarny, jest ułamkiem. Ja będę się upierał, że mógłbym tylko pomarzyć, żeby być takim bohaterem jak Soli, i to nie jest książka o mnie. Jest tutaj cała masa bohaterów, do których zaczerpnąłem informacje, wzorując się na osobach, które znam. Tak jest z Michaelem, Zibim, Fioną, Konradem. Natomiast jest cała rzesza bohaterów, którzy łączą cechy osób, które znam. I jest dość duża liczba. Ci, którzy czytali, to wymienię Olgę, Siergieja, Antona, Kurta, Graca, Reinhardt, Volker, Jafar i tak dalej. To są osoby, których ja nigdy nie poznałem, które urodziły się w tej powieści i w tej powieści funkcjonują. Zacząłem od tego pomidora, bo chciałbym powiedzieć, że tak jak mi tłumaczono wiele razy, że to jest moment tworzenia, pisania, a później trzeba taką książkę oddać ludziom i ona żyje swoim życiem. I ona wtedy już się broni albo się nie broni i mamy minimalny wpływ. Ja z tych sygnałów, które otrzymuję od czytelników, szczerze powiem, bardzo się cieszę, bo nie dominuje wątek militarny, nie dominuje wątek formacji, nie dominuje nawet wątek wojny, która tutaj jest, tak jak się starałem najbardziej uczciwie opisać, tylko taka ogólna aura, takiego rozmawiania z samym sobą, rozliczania się z samym sobą, bo jeżeli wspominamy przodków, jeżeli wspominamy jakieś swoje zachowania, dzieje i tak dalej, dzieciństwo, to od razu otwierają się takie kanały pod tytułem: to zrobiłem dobrze, to mogłem zrobić inaczej, tego bym nie zrobił, tego żałuję. Także też jest taki element dla osób, które bardzo smakują tego typu książki, to znaczy sobie wygospodarują czas i skupią się na tym, co się tam dzieje. Nie pod kątem rozpoznawania, kto jest kim, tylko pod kątem przeżywania samego siebie, to tam się zdarzą fajne rzeczy, ale niektórych ostrzegam, bo dojdą do wniosku, że o czymś zapomnieli, czegoś nie zrobili, gdzieś się źle zachowali i ta książka coś takiego prowokuje. I kończąc to przydługi ten wątek, dwie rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć, to znaczy jedna jest taka, że taką dodatkową cechą tej książki jest to, że pokazuje mi ludzi. To znaczy, jeżeli czytelnicy się do mnie zwracają i piszą, czy mówią, co tam wyczytali, to ja strasznie dużo dowiaduję się o tym czytelniku. I jest cała gama takiego różnego podejścia do tej samej pozycji książki. Jeżeli chodzi o Julka, to jest tutaj rzeczywiście wymieniony i to chodzi o
prowadzącego dzisiejsze spotkanie. Natomiast moje takie główne podziękowanie i taka ważna rzecz, którą się kieruję i teraz, pisząc drugą powieść, bo okazało się, że parę osób oczekuje, że będzie druga powieść i nie będzie krótsza niż 1000 stron, to Julkowi mogę podziękować za fundamentalną sprawę. To znaczy powiedział mi dawno, dawno, wiele lat temu, jeszcze przy tych pomysłach filmowych, żebym wiedział, jak chcę skończyć dane dzieło, film czy taką książkę. Więc i ta książka, i ta następna zaczęła się od zakończenia. Bałem się, że opowiesz to, co innego ci mówiłem, że książkę się pisze dupą. To znaczy konkretnie chodzi o to, że trzeba ją wysiedzieć, a jeszcze jak ty zrobiłeś taki rozmiar, to chyba napisałeś, ja 20 lat w zawodzie tyle nie napisałem, co ty przez ten 2 lata ją pisałeś? Ile ją pisałeś? 2. No więc to jest jedno. Ja mam tak z pomidorami, że od razu mam ochotę zrobić z nich spaghetti. I muszę Państwu przyznać, że trochę było też tak z odludkiem, że próbowałem sobie to jakoś ugryźć po swojemu i złapałem się na tym, ty mi to przypomniałeś, że najsmaczniejsze pomidory jadło się jednak w dzieciństwie i to były te, które się rwało z krzaka. One jeszcze pachniały, jeszcze były ciepłe od słońca. I one, w odróżnieniu od tych, które są teraz, które się od razu przerabia na sos, one smakowały. Jakby ten twój powrót do dzieciństwa, co on, jakby czemu on służy? Ty rozliczasz siebie, czy rozliczasz też swoje dzieciństwo? Może się tak zdarzyć, że osoby, które mnie znają, to właśnie mam wrażenie, tak jakbym im troszeczkę zabrał tego odludka. Innymi słowy, osoby, które mnie zupełnie nie znają, mogą tą powieść przyjąć tak od zera i, tak jak słyszę, rozsmakować się w niej. Osoby ze mną związane nie mają już takiej frajdy, bo porównują zdarzenia, doszukują się osób, które się tam pojawiały. Tutaj nie ma takiej sytuacji, w której... ja bym się generalnie skupiał na tym bohaterze i czytelniku, który sam powinien ocenić, czy ten bohater, ten mały chłopak, który zamierza zostać żołnierzem, on się rozlicza, jaką ma refleksję w tych późniejszych swoich latach w stosunku do dzieciństwa, które też tutaj jest opisane. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę, to nie traktuję tej książki jakiegoś rozliczania się. Największą frajdę sprawiały mi te rozdziały, w których można było zupełnie oderwać się od faktów, które inspirowały i tam poszybować razem z Majką i wujem Ebenezarem albo po gaju pomarańczowym z wspomnianym już tutaj mężem Susanity, hiszpańskim plantatorem, cieszyć się takim po prostu życiem, które się tutaj tam rozwija. Także mam nadzieję, że pojawi się więcej czytelników, którzy mnie nie znają i będą mogli sobie z tą powieścią radzić tak, jak słyszę od tych, którym się spodobała. Chciałbym, żebyś mi publicznie odpowiedział na pytanie, czy to prawda, że ty nie przeczytałeś paragrafu 22? Zacząłem i na pewno nie skończyłem. Zostałem zmuszony przez bliską mi osobę, żebym się zmierzył ze Śniadaniem Mistrzów Vonnegutta. Jak mówię Vonnegutta, to muszę się zawsze zastanowić, żeby nie powiedzieć Van Gogh. Innymi słowy, zmierzam do tego, że ja nie jestem zatopiony w literaturze. Cieszy mnie, jak różne bardziej oczytane osoby zwracają uwagę, że tutaj jest taki klimat w niektórych miejscach przypominający im znanego, chociaż nie wiem, co to znaczy znanego pisarza. I więcej przy pisaniu odludka wzbraniałem się przed czytaniem czegokolwiek, żeby sobie nie zaśmiecić głowy. I liczyłem, że zacznę czytać po nim, ale skoro zacząłem pisać drugą powieść, to znowu nadal nie mogę czytać, więc należy mnie traktować jak takiego ignoranta, jeżeli chodzi o ten świat literatury. I druga sprawa, że chyba, jak tak troszeczkę teraz poznaję, przy okazji odludka, przy okazji
promocji, wydawniczych rzeczy, to nie jestem pewny, że czy chciałbym do tego świata dołączyć. Z całym szacunkiem dla wszelkich literatów. Myślę, że Joseph Heller był fajnym gościem, miał dobre poczucie humoru. To nie chciałem się pochwalić, że przeczytałem tą książkę, bo pewnie nie jestem jedyny na sali, który ją czytał. Chodziło mi o to, że w tym szukaniu tropów, które jakby we mnie były niejako automatyczne, to był jeden z kolejnych tropów, zwłaszcza ta szkoła pancerna. Ona była wspaniale opisana właśnie w takim wspaniałym, kpiarskim stylu Hellera. Ale jak już Państwo widzicie, to jest samorodny talent i tu jakby wychodzi na punkt dla Ciebie. A Ty miałeś jakieś takie momenty, że się śmiałeś na przykład przy czytaniu? Czy jakby ona Ci sprawiała radość, ta lektura? Tak, mnie rozbawiało wielokrotnie. Szczególnie te momenty, kiedy w powieści bohater jest podchorążym, czyli studentem szkoły wojskowej. Miałem okazję skończyć taką szkołę wojskową. Dobrze, że powiedziałeś okazję, a nie przyjemność. Tak. Troszkę później, ale niewiele później i tak naprawdę niewiele się to różniło. No już był troszkę, już był system demokratyczny, już w regulaminach, czyli takich czerwonych książeczkach, które regulują, jak żołnierz całe życie wojskowe, jak ma się zachowywać, jakim podlega przepisom, jakie kary mu się wymierza, jakie nagrody i różne tego typu rzeczy. To były te same regulaminy, w których bohater, jak zaczynał, trafił do szkoły pancernej, to właśnie miał te same regulaminy, które ja miałem, tylko w tych regulaminach, które ja miałem, słowo obywatel, a w zasadzie skrót OB, był skreślony i na górze było napisane pan. A koronę też domalowali, czy no nie, darowali sobie? Już tak darowali sobie, ale to był, tak się te regulaminy miały czerwoną okładkę i były nazywane czerwonymi książeczkami. I ja trafiłem do szkoły wojskowej w 1993 roku i przez te 4 lata, w połowie mniej więcej, wymieniono te regulaminy, wypracowano nowe wzorce i nowe książeczki były brązowymi okładkami. Także już nie nawiązywano. I czytając, no właśnie tak jak mówi Robert, że ta rzeczywistość jest tam bardzo oddana tak, jak była, taka jak była, no ale po to, żeby móc oddać te emocje. I dla mnie był to zabawny faktycznie fragment, aczkolwiek najbardziej mi się podobał rozdział Olga, dlatego że jak ma się to doświadczenie pewne wojskowe, to to się przypomina, przeżywa się to, ale to się zna. Natomiast jak poznaje się taką historię, jak właśnie Olgi i radzieckich czołgistów, no to można się wczuć w pewien troszkę inny poziom emocji. No i tak ja sobie odnalazłem ten ulubiony rozdział. Ja się jeszcze chciałem włączyć, bo skoro jesteśmy przy wątku dotyczącym podchorążych i szkoły wojskowej, to należałoby zaznaczyć, że opisana sytuacja w szkole pancernej, tutaj występującej w powieści oczywiście, i w szkole Wojsk Ochrony Pogranicza, czyli tego życia takiego podchorążych, jest w miarę precyzyjna, ale zadaniem i celem nie było ośmieszanie tego systemu, ponieważ życie w szkole oficerskiej czy szkole chorążych toczy się bardzo poważnie i tam wszyscy są bardzo na serio. Dla mnie przypisanie tych fragmentów, tych elementów było takie głównie doskwierające to, że przychodzą młodzi ludzie, zjawiają się tam i zderzają się z dość brutalną rzeczywistością. I tu nie chodzi o to, że jest ciężko, że w nocy nie można spać, że trzeba dużo biegać, albo że ktoś tam przeklina, wyzywa i coś takiego się dzieje. Nie, chodzi o to, że następuje, przynajmniej tutaj w powieści, następuje swego rodzaju rozczarowanie tą istotą wojska. Bo bohater Soli w powieści zderza się w tych szkołach oficerskich z takim
faktem, którego zupełnie nie podejrzewał. To znaczy, że w tej szkole, jednej, w drugiej, a później jak się to przenosi również na jakieś takie doświadczenia już takiej służby wojskowej, zaskakuje go to, że tam panuje lęk. Taki powszechny, totalny lęk, do którego nikt się nie przyznaje, bo żołnierz nie może się bać, ale tu nie chodzi o strach przed polem walki czy walką. Taki lęk biurokratyczny, koszarowy, i bohater obserwuje, ten jest podany przykład w rozdziale Ania z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, kiedy pułkownik, który dla takiego podchorążego pierwszego roku, który nie wiem, 2-3 miesiące jest w wojsku, czyli przyszedł ze szkoły średniej, naczytał się o żołnierzach, albo przynajmniej o micie żołnierzy z okresu międzywojennego, że tak honorowo, że te szable, że nie wolno nieść walizki, będąc w mundurze, idąc ulicą, że jak w mundurze to nie można jechać w tramwaju w środku, tylko na takim pomoście zewnętrznym, więc jest stworzony taki klimat dość bohaterski, honorowy, godny. I bohater tutaj, bo ja cały czas mówię o powieści, zderza się z sytuacją, w której tej godności, tego honoru nie może się doszukać, bo im wyższa szarża, tym większy lęk przed tym, że ktoś zwróci uwagę, bo liście nie zagrabione, bo krawężnik nie pomalowany, albo czołg nie strzelił i trzeba się schować za filarem, żeby tam generał nie zgromił wzrokiem. To chciałem głównie oddać. Wiem, że na sali są podchorążowie i tutaj w książce jest taki element, kiedy główny bohater nie chce iść do Wojskowej Akademii Technicznej, ale jeśli prześledzą te tutaj wszystkie losy, to zrozumieją, że pomylił się, że jakby mógł wrócić, to chętnie by wrócił i kto wie, czy nie na wadze. Ja miałem to szczęście, że mojego sąsiada powołali do wojska, do służby zasadniczej długo przede mną. Przyjechał na przepustkę i opowiedział, jak spalił się magazyn, którego pilnował na warcie. Mianowicie ktoś go podpalił i on to zauważył i dziarsko zadzwonił do jednostki straży pożarnej, która była na terenie, to nie była jednostka, tylko był wóz. I do gaszenia, i byli żołnierze przeznaczeni do tego gaszenia, bo to był duży kompleks magazynów. No i okazało się, że nie mogą przyjechać gasić tego magazynu, bo nie ma paliwa, kto się ukradł po prostu. Początek lat 90., czyli wtedy, jak już byli panowie, ale jeszcze bez korony. No i on w takim razie żołnierze bohatersko ten wóz 20 pewnie tonowy zapchali na miejsce, a to był kawałek. Ale i nawet dobrze im poszło, okazało się, że poszło im dobrze dlatego, że w wozie nie było też wody, więc nie było czym gasić tego magazynu. I wtedy mój sąsiad bohatersko się zorientował, że on ma gaśnicę i rzucił się z tą gaśnicą gasić ten magazyn i ona nie działała, bo już dawno miała wszystkie terminy ważności i za sobą, i ja mówię: Piotrek, i jak to się skończyło? On mówi: medal mi dali. I wtedy zrozumiałem, że nie warto poświęcić tych półtora roku swojego życia na tą informację, ale jak czytałem ten fragment, to był jeden z takich najbardziej delikatnych dla mnie fragmentów na początku w książce, bo bałem się, że autor idzie w takim kierunku koszarowej opowieści pod tytułem: a pamiętasz, jak w 1944 staliśmy na warcie? I właśnie wielką siłą, też uczciwością tej książki jest to, że taką literacką siłą, że tobie się udało jakby uciec przed tym, że to nie jest śmiesznostka, taka historyjka, którą Państwu teraz opowiedziałem, tylko to jest jakiś taki głęboki moment formacyjny jakby w tym człowieku i ta walka, która się tam między nim a tym otoczeniem toczy, jest bardzo filmowa, tak jakbym szukał jakiegoś środka artystycznego, to tu bym go szukał. A teraz znowu się odbiję do Michała. A był jakiś ten moment, który jakby ciebie najbardziej porusza w tej książce?
ja mówię to faktycznie znając autora, więc taka trudność jest, że niestety próbujemy się przywiązywać do o tym, co mówił Robert, próbujemy szukać jakby odpowiedzi, próbujemy odpowiedników robić rzeczywistości. Tak. Natomiast tak jak mówiłem, najbardziej i niestety ja też tak robiłem, czyli generalnie czytając powieść próbowałem znajdować jakieś takie odnośniki w rzeczywistości, w naszych przeżyciach, swoich przeżyciach. I dlatego być może do mnie najbardziej tak, no właśnie największy wpływ, może nie wpływ, ale największe wrażenie zrobił na mnie rozdział, kiedy Robert naprawdę w mojej ocenie bardzo dobrze opisał, zastosował tam taką paralelę, opowiedział historię od inaczej troszkę, historia właśnie związana z Olgą, czyli zupełnie fikcyjna rzecz, jak mniemam fikcyjna. Zresztą, no wszystko jest fikcją, ale to jest coś, czego nie mógł autor osobiście dotknąć. I tam faktycznie świetnie są oddane emocje, fajnie jest zbudowany ten rozdział, w sensie bardzo dobrze emocjonalnie prowadzi i bardzo mi się podobał. Trochę zaaferowany byłem na początku, także nie wiem, czy padło. Michał jest weteranem, podpułkownikiem sił specjalnych i występuje w wielu rolach, ale tutaj również jako prezes wydawnictwa Port Arthur, które zaryzykowało i wydało Odludka. I zrobiłbym taką tylko króciutką informację, bo podejrzewam, że jest część osób, która nie czytała, może nie wie nic o tej książce i odniosłaby wrażenie, że to jest książka wojskowa. Ale to nie jest książka do końca wojskowa. Akcja dzieje się od 1905 plus minus do 2040 roku w 15 krajach, jak tam udało mi się wyliczyć. Bohaterów jest około 300 i tutaj część osób kładzie duży nacisk na taki dodatkowy element wartości, czyli taką nutę etnograficzną, czyli lata 60., 70. w PRL-u, które też tutaj są wyeksponowane, to tak w folii. Był taki moment, kiedy na polskim rynku zaczęły ukazywać się książki żołnierzy wojsk specjalnych, amerykańskich wojsk specjalnych. I w pewnym momencie dostawałem je do recenzowania, miałem tą nieprzyjemność i w pewnym momencie zadzwoniłem do wydawnictwa i mówię, że chyba się rąbnęli, bo przysłali mi PDF-a z tą książką, która była wcześniej. Ja mówię, nie, wszystko jest okej. Okay. Ja mówię, ale te sceny, że oni tam z tym pontonem, później tą kłodę i tak dalej, no tak, tutaj leci. Ja mówię, ale to wy to przez kalkę przepisujecie, czy co? To była jakaś tragedia. Ale jak mi wytłumaczyła pani z wydawnictwa, wolumen w segmencie się zgadzał. Znaczy chodziło o to, że tam się miało sprzedać 10 tysięcy egzemplarzy i to się sprzedawało, bo tam się pojawiała nazwa Navy Seal. Te książki były przeraźliwe. Przede wszystkim to nie były książki, tylko to było coś, co było wydane jak książka, natomiast to nie miało nic wspólnego w tym sensie z literaturą. Natomiast jak sięgniecie Państwo do Odludka, to zobaczycie, jak to powinno wyglądać. Ja troszkę tak Cię podprowadzam, bo też opowiadam o swoich zmaganiach z tą książką, że psułem w sobie tą lekturę, jakby szukając tam odnośników. Bardzo długo zmagałem się z Ty też zresztą między innymi wiesz dlaczego. Bardzo długo zmagałem się z tym właśnie, na ile to jest twoje rozgrzeszenie, na ile to jest literatura faktu i tak dalej, i tak dalej. Aż doszedłem do sceny, która jakby do tego momentu, który mnie to zgniótł, tak chyba powinienem powiedzieć. Chodzi o tą opowieść o jednym z ludzi z formacji, który skakał na spadochronie. A był to jego ostatni skok. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tę scenę. Wchodzimy tak w taki trudny temat, ponieważ trudno ukrywać, że opisane tutaj również tragedie są zaczerpnięte w większym lub mniejszym stopniu z prawdziwych zdarzeń, o których tam było głośno w kraju, o którym się mówiło. Natomiast przy przyjętej konwencji tej powieści, tutaj przypomniałeś mi drugą swoją radę, bo
ta uwaga dotycząca takiego powielania się tych opowieści kolejnych żołnierzy z formacji specjalnych brytyjskich, amerykańskich, to właśnie te dwa pierwsze rozdziały tak się zapowiadały i przypomniałem sobie tą twoją refleksję i to był powód, dlaczego nie leży tu taka kolejna tego typu książka, tylko powstała powieść, która pozwoliła mi, myślę, że troszeczkę inaczej opowiedzieć o tych tragediach, troszeczkę się od nich odsunąć. Mam wrażenie, przynajmniej tak się starałem, nie wiem jaki efekt u czytelników to zrobi, żeby nie korzystać z tych tragedii, żeby pokazać inny wymiar, inne rozumienie tych zdarzeń, a nie tak bezpośrednio jeden do jednego się do nich odnieść. Tutaj jest również opowieść, może po części właśnie dzięki Odludkowi dowiaduje się coraz więcej, jest też opowieść o wypadku w górach, związane z Rysami, z naszymi Tatrami. I tutaj szczęśliwie udało mi się to opisać w taki sposób, że nadal książka jest aktualna, ponieważ wypływają nowe fakty dotyczące tego zdarzenia i może okazać się, że nie było ono takie, jak ogólnie przyjęto, jak ogólnie tam skrytykowano i potępiono osobę, która w tych górach zginęła. Tutaj, jeżeli mówimy o takich ciężkich przeżyciach i ciężkich momentach, to próbowałem na swój sposób oddać cześć tym ludziom, którym się coś takiego przytrafiło. Proszę pamiętać, że my książkę Odludek wydaliśmy samodzielnie. Czyli wydawcą, ja jestem formalnie prezesem wydawnictwa, ale tak naprawdę Robert i ja jesteśmy właścicielami tego wydawnictwa. Wydaliśmy ją dlatego samodzielnie, żeby właśnie móc z tym dziełem robić, co chcemy i co uważamy za prawdziwe i tak, jak autor będzie chciał, żeby to było robione. To jest ta uczciwość, o której mówiłem, to będzie chyba słowo klucz dzisiejszego spotkania, to jest jeden z segmentów tej uczciwości. To jest jedna sprawa, ale każdy z nas nosi w sobie jakieś pytania i jakby siłą tej książki jest, na ile ona z tobą rezonuje. Ona ze mną w wielu kwestiach rezonowała, na przykład kwestia wojny, zaangażowania się w wojnę, kwestia Iraku, Afganistanu. Ja tam jeździłem jako dziennikarz i na zupełnie innych zasadach, niemalże hotelarskich, jak woziło mnie wojsko, jak biuro podróży. Zapewniało mi Wiktor Piorunek i tak kombinowało, żebym nic nie zobaczył, że w zasadzie nic nie widziałem i w niczym nie uczestniczyłem, mając jakieś mgliste pojęcie o miejscu, w którym jestem i co tam się dzieje. Natomiast ta książka wprowadza Państwa głębiej, dużo głębiej. Bardzo to jest mocne w tej książce. Jako czytelnik właśnie z doświadczeniem czytelnik tych fragmentów i jednocześnie uczestnik podobnych wydarzeń, muszę powiedzieć, że dokładnie tak, że czytając Trudno mi się oderwać od tego faktu, że byłem żołnierzem prawie 20 lat, więc tak naprawdę cały czas ta wojskowość jest we mnie. I wojskowość w takim rozumieniu to zainteresowanie, te emocje, te odczucia, już być może nie taka chęć, nie wiem, zażądania dowodzenia i kierowania czymkolwiek, ale te doświadczenia we mnie są i faktycznie wiele tego typu informacji, które docierają do mnie, przez ten pryzmat doświadczeń odbieram i emocji. I dokładnie tak, jak mówisz, to się da tutaj przeżyć głębiej, da się dotknąć tego głębiej z perspektywy faktycznie bohatera. Czyli tak. I to właśnie przez to, że jest to opowieść, jak mi się wydaje, te emocje mogą być oddane głębiej niż gdybym ja pisał książkę o sobie. Nie planuję, nie umiem pisać i nie lubię pisać. Nie lubię pisać nawet maili, także mam z tym ogromny problem, więc nie grozi to nikomu. Ale
No to właśnie napisałbym taką jak wszyscy. Czyli usiadłbym i napisał, o byłem tu, byłem tam, tak przeżywałem to, ale nie, no tego nie mogę powiedzieć, to powiem inaczej, bo to dobra, to powiem tak, żeby było fajnie, że i coś wykreuję. Pewnie bym poprosił ciebie, no to chodź, usiądziemy, napiszemy i byśmy tam napisali takie dzieło. Miałem już pewną propozycję i nawet podejmowałem pewną próbę z jedną osobą. Nie będę wchodził w szczegóły. Możecie się Państwo domyślić nawet, o którą osobę chodzi. Ale ja od razu uświadomiłem sobie, że to jest nierealne. Dlatego, że albo jesteśmy uczciwi i piszemy jak było, a nie możemy napisać jak było. I właśnie powieść Roberta pozwala nam przeżyć, odnaleźć każdy troszkę inaczej. Każdy troszkę inaczej tam o coś odnajdzie, bo czy odnajdzie pewne emocje, czy wspomnienia, czy w tym rozdziale, czy w tym, czy w innym, no to na pewno tak będzie. I właśnie myślę, że te słowa, że jest to fikcja inspirowana faktami, oddaje całkowicie to, czym jest ta powieść. Słomczyński, kiedy po 11 latach skończył tłumaczyć Ulyssesa Joyce'a, on było chyba gdzieś, przynajmniej jak opowiadał, w okolicach 3 nad ranem, mówi, poczuł, jakby mu się grunt usunął pod nogami, a ty w jakich okolicznościach kończyłeś Odludka i jak się wtedy poczułeś? To była ulga czy smutek? Z Odludkiem było tak, że nastąpiło takie, nie wiem, nazwę to przełamanie. Zupełnie inna osoba autora zaczynała tę powieść, a zupełnie inna odnalazła się tam w połowie tego pisania. I ta, która się odnalazła w połowie pisania, dokończyła Odludka, natomiast te pierwsze rozdziały trzeba było napisać jeszcze raz, już z taką zupełnie inną świadomością. Na pewno jest duży udział tutaj pani redaktor, która miała dużą taką umiejętność pracy ze mną. Zaznaczyliśmy na początku, że ze mną się ciężko pracuje, natomiast udało mi się, tego akurat nie lubię w takich spotkaniach, kiedy tam człowiek opowiada o swoich przeżyciach, tylko króciutko, udało mi się wejść w coś w rodzaju takiego transu, który sprawia, że zaczynałem tylko wątek i już nic więcej nie musiałem robić. Później musiałem tylko spisywać myśli, które napływały, bohaterowie, którzy się pojawiają, sceny wymagające jakiegoś dodatkowego opisu. To nic nie było zaplanowane. To były takie strumienie świadomości, które dawały dużą frajdę i wtedy właśnie w połowie chyba tego pisania uświadomiłem sobie, że ja mogę to napisać, że ja mogę coś takiego skończyć. Dla mnie, i podjąłem kilka prób, mam na to świadków, po napisaniu książki te próby dotyczyły tego, żeby ona się nie ukazała. To znaczy i chciałem, żeby została wydrukowana, ale w sumie to, co najważniejsze dla mnie, się już wydarzyło, czyli cała ta podróż z tym Odludkiem i spotkanie takich bohaterów, którzy nigdy nie zagościli w moim życiu, a którzy wywołali ogromne emocje, bo ja tą książkę odbieram jako bardzo emocjonalną. Była bardzo emocjonalnie pisana, nie z wyrachowaniem. I teraz, jak czasem docierają informacje od czytelników, to oni też emocjonalnie ją odbierają, więc ta książka jest do przeżywania, tak jak kiedyś powiedziałem, a nie do czytania. Są tu takie kluczowe rozdziały, które wymienię, Bójstce, o Olce to już i tak za często mówię, jest rozdział dotyczący Hany, jest rozdział dotyczący Jani, które nie są sensu stricto związane ani z wojskiem, ani z wojną, natomiast dla mnie są bardzo ważne, poruszające i w wielu przypadkach podobnie działają na czytelników. Także nazwałbym to powieścią intuicyjną i to moje przeżycia, i to moje pisanie, przeżywanie, oglądanie tych scen, które są tutaj opisane, bo niektórzy zwracają uwagę, że taki jest opis czasem troszeczkę filmowy, ale on wynika z tego, że ja tę Olgę, tych czołgistów radzieckich, tych niemieckich żołnierzy Wehrmachtu w stodole z sianem widziałem. Także to tylko kwestia było rozejrzeć się po pokoju i opisać, co akurat robią. Mówię o tym, bo zauważyłem, że lubię uciekać w takie rzeczy łatwe,
które mi łatwo przychodzą. I tutaj taka łatwość przy pracy z tym odludkiem w pewnym momencie się pojawiła, co zrobiło się takie dość fascynujące. Powiedz mi to i cyjna, że sobie to zapisałem, to jest wspaniałe. To. Na następnym wydaniu powinieneś to gdzieś dopisać. Powieść intuicyjna. Proszę Państwa, jest taki moment, w którym Państwa głos, jak w demokracji, waży tyle samo, co mój. Zastanawiam się, czy już się do niego zbliżamy, czy Państwo chcielibyście zadawać pytania i czy jest w ogóle taka chęć z Państwa strony. Przepraszam, że tą szkolną metodą... Ale czy na przykład ktoś podniesie rękę, kto miałby ochotę zadać pytanie? Ja będę ratował sytuację. Nie, czekaj, to ja też mogę ratować, więc... To już tylko wykorzystam, skoro tutaj zajmę czyjś czas na tym. Jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć dotyczącej tej powieści. Mając świadomość, że są tutaj ludzie w różnym wieku, z większym doświadczeniem, z mniejszym, niektórzy startujący w jakichś tych swoich planach i karierach. Przestrzegam przed odludkiem jeszcze z jednego powodu. Nie będę wymieniał kto, ale dwóch ludzi, którzy działają albo czynią starania poważne o to, aby wstąpić do sił specjalnych, w formie żartu przekazali mi informację, że należy mi się prawy prosty za tego odludka. I domyślam się, o co chodzi. Chodzi o taką rzecz, że przynajmniej dla mnie, bo każdy czyta sobie tego odludka po swojemu. Tak nawet się umówiliśmy z grupą na Facebooku znajomi odludka, że każdy jest autorem tego swojego czytanego odludka. Ten mój odludek w jakimś takim założeniu, w jakimś takich staraniach, on się rodził z takiego sprzeciwu, z takiego buntu. Ten bohater, który tutaj podróżuje od żłobka z pomarańczowym daszkiem przez kolejne lata, traci złudzenia. Padają po kolei absolutnie wszelkie autorytety. Ja przynajmniej w tej książce widzę taki wątek, taki motyw, obnażenia tego i w ten sposób wyrażonej niezgody na to, że opowiada nam się bajki, że tworzy się, stawia się na postumentach najróżniejszych ludzi, później okazuje się, że to jest dykta na tym postumencie i pół biedy, jeżeli to jest dykta, gorzej jak za tą dyktą coś jest jeszcze dodatkowo ukrywane. Także tutaj ta gorycz i rozczarowanie, które jest przy opisie książki wspomniane, jest jak najbardziej zawarta, a związana z tym, żeby nie słuchać cudzych prawd, tylko mieć swój rozum, nie ulegać żadnym ideom, absolutnie żadnym ideom, tylko kierować się swoim rozeznaniem, zakładając, że wszelkie idee zabijają takie wolne myślenie. I taki elementek, taki wątek próbowałem tutaj ukryć, schować. To może tyle z takich tych użaleń się nad sobą. Robert właśnie ukradł fragment wywiadu, który miałem przyjemność, a może powinien mieć zaszczyt, przeprowadzić z Aleksandrem Tarnowskim Upłazem. Tam właśnie on powiedział, że wszelkie ideologie zabierają ludziom myślenie, a jak człowiek nie myśli, to przestaje być człowiekiem. Swoją drogą miałem też przyjemność odwiedzić Upłaza teraz na jego setne urodziny i jego żonę, która oczywiście nigdy jej nie zapytałem o wiek, jest, jak wiadomo, 18-latką. Zapytałem, czy zaproszono nas do środka, czy my możemy wejść, czy państwo już po szczepieniu. Na co ona powiedziała, no ale jak pan sobie to wyobraża tak przed innymi? Ja mówię, no ale jak to? No przecież mąż ma 100 lat i jest wojskowym, czyli jak najbardziej mu się należy. No wie pan, zawsze można poczekać. Więc Upłaz się nie zaszczepił przed innymi, proszę państwa. To jest wierność do końca swoim ideałom. Robert mówi, że będziemy kończyć. Ja bym państwa namawiał na to, żeby zadawać pytania.
Dlatego, że jest to pierwsze i najprawdopodobniej chwilowo ostatnie spotkanie autorskie. Znaczy, jest taka grupa zespołu Ludka, czyli grupa osób bardzo cierpliwych. Też należy do tego zespołu. I będę starał się namówić ten zespół, żeby to było pierwsze i ostatnie spotkanie autorskie. Nie dlatego, żebyśmy się już w ogóle nie spotykali, tylko pomyślałem, że lepszą formułą byłoby spotkanie z powieścią od Ludek, a nie spotkanie z autorem. Dodatkowo refleksja, jaka mi się tutaj nasuwa, bo kilka razy zdarzyło mi się być już na scenie i przemawiać, mówić do ludzi w różnych okolicznościach, czy szkoleniowych, czy jakichś właśnie wspomnieniowych. Teraz pierwszy raz okazja, żeby mówić jako autor powieści. I z moich doświadczeń, jak jesteśmy tutaj na scenie, to przeceniamy swoją rolę. Jak jesteśmy po tej drugiej stronie, tak jak teraz Państwo, to nie doceniamy swojej roli. Zmierzam do tego, że sercem całego tego przedsięwzięcia nie są te wystawy, nie jest film i nie nasza tutaj rozmowa, tylko to, że zechcieli Państwo tutaj przyjść, bo wyobraźcie sobie, jakbyśmy tutaj siedzieli sami w trójkę, Tomek by nagrywał, a my byśmy udawali, że jakaś tam grupa osób jest. Także wielkie, szczere podziękowania, że zechciało się Państwu w takich okolicznościach przyrody i wszystkiego innego tutaj pojawić. Jeśli nie będą padały pytania, a mam jeszcze trochę czasu, to tak, pierwsza sprawa, można wychodzić, jak ktoś już ma dość, a dwa, będę sam sobie odpowiadał na pytania, które sobie w głowie zadam, chyba że Julek nie wesprze, albo Michał. To powiedz o tej drugiej powieści. To dobry pomysł, ja tutaj patrzę na panią redaktor, bo wiem, że tak, nie mogę podać tytułu tej drugiej powieści, zabronione mam. W drugiej powieści występują pomidory, dlatego to było nawiązanie z Odludkiem dotyczące pomidorów. O drugiej powieści jeszcze tylko powiem tyle, że nie jest, jest, podejrzewam, że w takim klimacie, bo tak zaczynam się łapać na tym, że stosuje podobne chwyty, triki takie narracyjne. Natomiast nie jest to, nie będzie to już powieść tak bardzo związana z jakimiś odczuciami i przeżyciami. Druga powieść jest bardzo związana z Odludkiem z tego powodu, że istniała we mnie taka potrzeba. Czasem zwracałem się do redaktor Aleksandry, że coś mi chodzi po głowie i chciałbym to rozwinąć. No i zaczynałem, tak powstały Bójce, tak powstała Jania, które są w Odludku. Pracowałem też nad rozdziałem, którego nie zdradzę, który rozrósł się do 25 stron i był za duży, za wielki i już przestał pasować do Odludka. Natomiast stał się podstawą do tych zmagań, które teraz rozpocząłem z drugą powieścią. Wydaje mi się, nie wiem, ty będziesz, Julek, lepiej wiedział, czy już jakiś autor coś takiego zrobił. W każdym razie znalazłem sposób i formę, żeby nie mieć żadnych ograniczeń, żeby książka była czytelna, zrozumiała i toczyła się wartko. Natomiast ja nie mam żadnych ograniczeń, mogę poruszać wszelkie tematy, sięgać gdzie tylko chcę, jeżeli chodzi o zdarzenia historyczne albo do swojej wyobraźni. Także wydaje mi się, że znalazłem taki sposób na totalne uwolnienie się z jakichkolwiek kanonów, które pewnie literatura ma, a których nie znam, bo jestem, jak wspomniałem wcześniej, w tej kwestii ignorantem. Ty się krykujesz chociażby z racji twojego wykształcenia, ale przyjmijmy, że jest to rodzaj konwencji i też akceptuję. Ja chciałem dodać jeszcze taką informację, że pomiędzy Odludkiem a nową powieścią pojawi się audiobook Odludka i traktujemy to jako też ciekawą przygodę. Ja tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, że my tam coś wiemy i sobie żartujemy, a Państwo pozostają w niewiedzy, to co mogę powiedzieć, to tak jak powiedziałem, Odludek sprawdza ludzi, sprawdza mnie wciąż na nowo, cały czas. I też padło to już, że nie jestem łatwą osobą do współpracy. Pierwszy lektor, interpretator, który rozpoczął nagrywanie Odludka, nagrał 10 rozdziałów i nasze drogi się rozeszły. Nie zrozumieliśmy się do końca. Zeszły, powiadasz. Wyszło, że zeszły.
No i okazało się, że może to przeczytać ktoś inny. Zespół Odludka twierdził, że ten drugi czytający bardziej pasuje. Ja jestem zafascynowany tym pierwszym lektorem, natomiast bardzo doceniam i zaczynam rozumieć, że aktor, który czyta Odludka i już wkrótce skończy go czytać, jest właściwą osobą i bardzo dobrze sobie radzi z głosami kobiet i z takim klimatem, który tutaj przy Odludku pracuje. Wystawa, która towarzyszy, pewnie nie będzie już rozbudowana i ci, którzy zajrzeli do książki, to mogą tutaj odnaleźć ryciny z tej książki. Jeżeli chodzi o to, jak mnie Odludek jeszcze dodatkowo zaskakuje, to ten efekt, który udało się uzyskać w ilustracjach, które są w nim zawarte, a które są widoczne na wystawie otaczających Państwa, daje taką, już od kilku osób usłyszałem taką informację, że daje szansę na to, aby nie wpatrywać się w tych konkretnych bohaterów i rozumieć ich jako tych tu występujących, tylko pod te twarze z fotografii można wstawić sobie bliskie obrazy, sobie bliskie osoby albo takie klimaty, które dają przestrzeń, że ten czytelnik nie podziwia tu nikogo, nie czyta historii nikogo, tylko czyta historię samego siebie i swoich refleksji, swoich skojarzeń, swoich sukcesów i swoich zaniechań, które mu się po drodze przytrafiły. Czy robimy coś jeszcze przy Odludku? Aha, i jest jeszcze, ale to ten, jest jeszcze pomysł, może zostawię to na następne spotkanie, jeszcze jedna taka tajemnica, która dotyczy dodatkowego elementu, dodatkowej wartości przy Odludku, bo początkowo te wszystkie elementy miały służyć promowaniu Odludka i tego, żeby powiedzieć o nim światu, ponieważ nie jesteśmy w tym głównym nurcie informacyjnym, telewizyjno-radiowym itd., itd. Natomiast zrobiliście wszystko, żeby w nim nie być. Też troszeczkę po części planowo, albo po prostu zbyt duże kompromisy musiałyby nastąpić, na które nie byliśmy w wydawnictwie gotowi. Natomiast okazało się, że te działania promocyjne bardzo szybko wymykają się i stają się takimi bytami samoistnymi o własnej wartości. Tak jak ja akurat tak bardzo dobrze widzę tą wystawę. Państwo, jak może będziecie wychodzić, to jeszcze rzucicie okiem. Kiedy ta wystawa sobie żyje swoim życiem, jak ktoś się tam skupi, poczyta fragmenty, tutaj na tych rycinach są fragmenty właśnie z Odludka z próbą takiego odniesienia się do zdarzeń, które są tam opisywane. Druga sprawa, filmy, które, tak jak widzicie, który jest sam w sobie, przynajmniej w mojej ocenie, bardzo wartościowy. Tak samo i te cztery filmy, które mam nadzieję powstaną, też są takim samodzielnym bytem, już niekoniecznie nawet związanym z powieścią. Miarą literatury, przynajmniej dla mnie, jest to, na ile ona we mnie rezonuje, ale też jak ona we mnie szybko blaknie. Ostatnio przeczytałem książkę Orwella, 1984 rok, i uświadomiłem sobie, że nic z tej książki nie zapamiętałem poza tytułem i jakimś mglistym, ale naprawdę mglistym wyobrażeniem, o czym ta książka jest i jakie we mnie wzbudza emocje i tak dalej. Odludek jest dobrą literaturą, bo nie dość, że nie blaknie, to ostatnio oglądając album ze zdjęciami z magazynu ITD, znalazłem takie zdjęcie chłopaczków grających w kapsle. Natychmiast przefotografowałem i wysłałem do Roberta, dlatego że ona tak, on mi już ukradł te kapsle. Znaczy, te kapsle są już jego. Więc mam nadzieję, że Państwu też ta książka coś tam ukradnie i że też będzie rezonowała i nie będzie blakła. Dziękuję bardzo za to, że Państwo przyszliście i brawo dla autora. Jeszcze. Ja jeszcze chciałem bardzo podziękować. Wspomniałem, że bardzo doceniam, że Państwo się tutaj zjawili. Poznaję dużo znajomych twarzy, pierwowzorów niektórych bohaterów nawet. Dużo znajomych maseczek. I dużo znajomych maseczek. Chciałem bardzo podziękować, ponieważ jesteśmy taką ekipą i zwykle jak następują takie podziękowania, to tak padają te nazwiska i nic się tam nie dzieje. Aga Dąbrowska-Pycio obsługuje nam całą biurokrację, taką najcięższą, mozolną pracę, która jest związana z działaniami związanymi z Odludkiem.
Dmitrij Miłowanow, który łamał, składał od Ludka. Myślę, że dzięki temu, że kontaktowała się z nim pani Aleksandra Musiał, redaktorka, dał radę, ponieważ w swojej 30-letniej praktyce jeszcze nigdy nie spotkał się z taką sytuacją, żeby tyle razy trzeba było zmieniać, poprawiać, łamać, bo autor coś tam wymyślił. Byliśmy blisko wycinania strony, albo może nawet doszło do tego. Dwie drukarnie, które drukowały od Ludka w Białymstoku i w Łodzi. Też dużo przygód. Nie miałem okazji spotkać pana Darka, który zajmuje się drukarnią łódzką, natomiast widziałem się z właścicielem drukarni białostockiej, który w takim dla mnie... Zastanów się, czy ty chcesz to wszystko powiedzieć. Białoruskim stylu bardzo życzliwie nas tam przyjął. Podziękowania dla Michała, który się odważył, żebyśmy poszli tą drogą wydawniczą i z tym odludkiem. Innymi słowy, jako taki człowiek, który raczej nie daje sobie rady w relacjach z ludźmi, to okazało się, że jest dookoła taki zespół, bez którego bym absolutnie nie dał rady. Juliusz Ćwielu, któremu bardzo dziękuję, że zechciał się tu zjawić, chociaż wątpiłem, bo 8 minut przed rozpoczęciem się pojawił, ale widzę, że rzeczywiście można było mu zaufać. Nauczyłem się od twojego jednego z twoich bohaterów, który jeszcze po drodze spadł na kefir. No, jest taki bohater, którego bardzo mile wspominam. Tomek Poremski, to myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze zobaczyć jego filmy i jego te działania, który tutaj też nam zabezpieczył tą realizację. I nie mogę zapomnieć o takich osobach, pani Danuta Dąbrowska, która robiła korektę i była taką pierwszą osobą spoza tego grona, która dostała całość od Ludka, a zajmuje się korektą i podejrzewam, że przeczytała bardzo dużo książek i ona uznała, że to ma wartość. To była dla mnie taka pierwsza ważna informacja. Udało nam się spotkać i porozmawiać. Dla mnie to było duże uderzenie, że osoba związana ze światem wydawniczo-literackim jest zaskoczona taką pozycją i że wątki wojskowe, militarne wcale ją nie znużyły, mimo że to nie jest jej jakaś szczególna pasja. I zaraz po niej nasuwają mi się jeszcze dwie takie grupy osób. To znaczy, chciałem podziękować, bo są tutaj pierwowzory bohaterów i to takich kluczowych, ważnych, istotnych od Ludka. Nie będę wymieniał i zdradzał ich, ale się tutaj pojawili. I są osoby, które dały mi takie duże wsparcie, których nigdy wcześniej nie znałem. Pani Joanna, pani Ewa, pani Aneta. Wymieniam ich, ponieważ znamy się z Facebooka po imieniu. Rafał, Grzegorz, pan Kuba, którzy będąc właśnie z takiego kręgu nieznajomych, docenili i wsparli, do tej pory wspierają ten projekt związany z odludkiem. Bardzo Państwu dziękuję i liczę, że będzie można się spotkać już nie na spotkaniu autorskim, tylko tak jak próbuję to zmienić, na spotkania z powieścią Odludek Solitary Soldier. Dziękuję bardzo.